Dzień dobry. Moim dzisiejszym gościem jest Tomasz Araucz, instruktor wrotkarstwa i założyciel Czystej Formy. Dzień dobry, witam serdecznie, witam widzów. Tomku, co to jest wrotkarstwo? Okej, dobra. Instruktor wrotkarstwa. Już w tym momencie możemy mówić o takich osobach, bo jakby wrotkarstwo spina w sobie cztery dyscypliny, bo we wrotkarstwo wchodzą rolki, hulajnogi, deskorolki i wrotki. To dlaczego w takim razie warto jeździć na rolkach, czy wrotkach, czy deskorolce? Dlaczego warto? No tych aspektów jest na pewno dużo. Jeżeli byśmy mieli rozwinąć samo to pytanie, to byśmy rozmawiali pewnie cały program teraz. Więc generalnie no w skrócie tak jakby rolki, wrotki, tak, bo to jest moja specjalizacja. Deskorolka i hulajnoga to są takie dodatkowe rzeczy, którymi się zajmuję. Rolki, wrotki, trzy rzeczy może, takie trzy aspekty, tak. One są bardzo, bardzo jakby wpisują się w bardzo taką atmosferę jakby sportu, są fit. Tak, w tym momencie mamy, w sensie jakby są fit i eko. Tak? Także, mhm. także działają bardzo fajnie na sylwetkę, działają bardzo fajnie na naszą kondycję. No i to jest jakby jeden aspekt. Bo tak one jakby, wymagają tak naprawdę jazda na rolkach, chociaż wydaje się w twoim wykonaniu, zwłaszcza lekka, łatwa i przyjemna, to jednak na początku wymaga opanowania umiejętności jakieś to po pierwsze, ale też i wyrobienia sobie no jednak jakiejś tam masy mięśniowej, tak, żeby móc się na niej poruszyć. Znaczy tutaj bardziej pracują te mięśnie głębokie, na rolkach, na wrotkach bardziej pracują te mięśnie głębokie, które na co dzień przy chodzeniu na mnie nie pracują, tak, te główne mięśnie przy chodzeniu, które wykorzystujemy, one nie pracują tak samo jak na rolkach i na wrotkach. No ten balans jest bardzo ważny, więc jakby w pierwszej fazie nauki musimy wypracować sobie, znaczy przydałoby się tak, żeby instruktor, który z wami pracuje, bądź sami, jakby należałoby wypracować sobie te jakby nawyki balansu na początku, tak? Bo to jest jednak niestabilne. To jakby stoimy na czymś niestabilnym, to jest tak, jak ja to porównuję, na przykład jak nie potrafimy pływać i na przykład, nie wiem, wypływamy ze znajomymi na środek jeziora i nagle ktoś nam mówi, no to pływaj, tak? No, jakby coś się może wydarzyć, jak wskoczę do tej wody. No i to samo może się jakby zadziać na rolkach czy na wrotkach, tak? Coś się może wydarzyć. Może nie, ale może się wydarzyć. A na przykład teraz z drugiej strony idziemy do instruktora pływania, który nam wytłumaczy, słuchaj, tu musisz sobie założyć rękawek, żebyś miał wyporność. Tu zachowaj taką pozycję, tu weź oddech, tak? Czyli ktoś nas wprowadza w ten proces nauki i wtedy od razu nam to dużo szybciej idzie, bo jakby łączymy sobie jakby to, co nam człowiek mówi, który jest doświadczonym instruktorem, jakby przerabiamy to od razu na własnym organizmie, więc tak naprawdę... Nie musimy uczyć się na własnych błędach, tylko poznajemy tę technikę. Dokładnie. Uczymy się po prostu tego, że jakby no, uczymy się tego, jak się nie przewrócić w pierwszej fazie. Tak, zwłaszcza dorośli, tak jak przychodzą dzieci, mają inaczej, dzieci się przewracają bardziej w naturalny sposób, bo one się przewracały chwilę wcześniej, tak jak się urodziliśmy. A tak, dorośli już o tym zapomnieli. A dorośli już o tym zapomnieli, bo to jest 30 lat do przodu, już nie przewracamy się na co dzień tak często, tak, więc jakby dzieci mają to bardziej naturalnie, bo są te nawyki z tych lat takich jakby niemowlęcych i z tych lat takiego jakby nauki chodzenia, tak, no to jakby wszyscy się przewracaliśmy, jak się uczyliśmy, no i to jest ten sam proces, trzeba się nauczyć na nowo chodzić, tak, ale pod okiem jakby instruktora możemy to zrobić w bardzo szybki sposób. Tutaj wspomniałeś o takich kapoczkach do pływania, a co zastępuje to przy jeździe na rolkę? No właśnie, no i tutaj mamy tak jak na przykład jakby w sensie jak wychodzimy na rolki bez żadnego zabezpieczenia, tak, czyli generalnie jakby sobie kupujemy tylko same rolki, no okej, tak, a gdzie kask, a gdzie ochraniacze, łokcie, kolana, nadgarstki, tak. Mamy taką nowość, też sobie wprowadziliśmy ostatnio na zajęciach, to jest po prostu hit, odkąd to mam, to po prostu ja się dużo mniej stresuję również i mam jakby dużo płynniejsze zajęcia, dużo fajniej jestem w stanie zaangażować tych ludzi, którzy przychodzą na zajęciach, czy to dzieci, czy dorośli, mamy takie w sensie jakby specjalne ochraniacze na biodra i na tyłek, więc jakby zabezpieczamy się już z każdej możliwej strony, tak, tutaj jedyny jakby newralgiczny punkt w tym momencie, no to zostaje, nie wiem, może broda, czy coś, tak, no bo tutaj jednak byśmy musieli założyć taki kask full face, jak jest, nie wiem, na przykład motocrossie, tak, no ale to już jakby, no wiadomo, gdzieś coś może się wydarzyć zawsze, ale zabezpieczamy tak naprawdę naszych uczestników, czyli jeżeli chodzi o te rękawki przy równane, czy tam na przykład koło, czy makaron, tak jak jest w nauce pływania, no to tutaj mamy ochraniacze na łokcie,
kolana, nadgarstki, mamy te ochraniacze na biodra i na pupę i mamy też w sensie kask, tak, wspomniałem o kasku, jeszcze kask. Dodatkowo uczymy na takich specjalnych matach, na takich dużych puzzlach metr na metr, to są specjalne maty jakby do sportów walki, do judo, tak, więc jeżeli jest ewentualna przewrotka na samym początku, jak się uczymy tych podstaw, to wtedy przewracamy się na tą matę, jesteśmy zabezpieczeni z każdej możliwej strony, więc jakby to jest jakby przyrównywalne do tych rękawków na basenie, tak. Czyli tego, o bezpieczeństwo dbamy pod każdym to kątem. To tutaj jakby od tej strony podchodzimy do tego profesjonalnie, tutaj nie ma zmiłuj się, kiedyś dawno, dawno temu, jak zaczynałem, można zobaczyć moje zdjęcia, jak to rozkręcałem w Płocku, tak, na tą szkółkę, to gdzieś można zobaczyć zdjęcia, gdzie jakby uczestnicy są bez kasków, ale to jakby to było naturalne, bo żeby złapać w ogóle ludzi, to trzeba było może tym sposobem, tak, ale w tym momencie po jakby kilku latach, no, ta szkółka już jest na tyle profesjonalna, że w sensie jakby nie masz kasku, nie jeździsz, to jest tak jakby umie wszyscy, którzy przychodzą do mnie na zajęcia, oni doskonale o tym wiedzą, to nie ma w ogóle nawet żadnej dyskusji. Czyli jeżeli ktoś chce rozpocząć jazdę na rolkach czy wrotkach, Sugerujemy tak, no nie tylko same rolki czy wrotki, ale również wszystkie elementy zabezpieczające, dokładnie, dbające o nasze bezpieczeństwo. Dokładnie. Jeszcze co powiesz, bo ja często widzę w sklepach takie rolki czy wrotki, no, które faktycznie są atrakcyjne cenowo, ale wydają się niezbyt bezpieczne. Są, znaczy tak, tutaj to tak w sumie też, znowu następny temat, tu by można było mówić długo o sprzęcie, tak? Tutaj jakby przyrównujemy teraz dwie rzeczy. Albo kupuję zabawkę, albo kupuję sprzęt sportowy. Albo jeżdżę na czymś, co jakby trzyma kostkę, jest stabilne i tak jakby utrzyma mnie, tak, w tej pierwszej fazie nauki, albo kupuję rolki z plasteliny, które po 3-4 godzinach jeszcze jeżdżąc na słońcu, tak, to się wszystko uplastycznia, to się wygina i w sensie jakby nagle dzieci jeżdżą. I jakby nagle dzieci jeżdżą z takimi krzywymi kostkami, to przyrównujemy sobie do rozciągania, tak, jak się na przykład rozciągamy godzinę, no to gdzieś te stawy pójdą, to wszystko nam się uciągnie przez godzinę, więc jeżeli dziecko jeździ na takiej krzywej kostce, tak, to wszystko idzie. Tak? W sensie jakby dziecko rośnie, jest jakby w trakcie fazy wzrostu, więc jakby już musimy pilnować tego od samego fundamentu, żeby te nóżki, to wszystko szło równo do przodu, więc ja na przykład bardzo zwracam na to uwagę, tak? Często ludzie przychodzą, bo kupili rolki, no wiesz, była super promocja, jeszcze księżniczka była namalowana na kasku i kupiliśmy cały zestaw za 200 zł. Nie ma czegoś takiego, jak na przykład kupić, chyba że używany, dobry używany, okej, tak? Można kupić za, no tam za jakieś pieniążki, można sobie zejść na przykład, w sensie, żeby zrobić cenę do jakości, ale tutaj właśnie tak jest, tak, że jakby dużo sklepów sprzedaje, no sprzedają po prostu zabawki, tak, a to jest jakby tylko przypomina rolkę, bo to jest but z kółkami, ale jakby no, finalnie na przy nodze... Przy takim sporcie nie jest to raczej bezpieczne, więc... Też no, odradzamy. Wolimy, jeżeli już, to możemy sobie nawet jakby, w sensie, jeżeli wiadomo, nie ma na początku pieniążków i tak dalej, albo nie chcemy w to inwestować, bo nie wiemy, czy dziecku się spodoba i tak dalej, to możemy to pożyczyć, tak? Czy jest nawet u nas wypożyczalnia, jakkolwiek, tak? Możemy sobie z tego skorzystać, czy od kolegi, czy od koleżanki. Jakby można to załatwić, żeby jakby wejść w ten sport raz, że bezpiecznie gdzieś pod okiem, nazwijmy to osoby, już jakby nie mówię instruktora, tak, ale no pod okiem osoby, która wie, jak to wytłumaczyć dobrze, tak, albo idziemy do instruktora, tak, i wtedy wchodzimy w to, w sensie nawet nie wchodzimy, tylko wjeżdżamy. Bezpiecznie, przede wszystkim. Wjeżdżamy bezpiecznie w naukę. Tak, od wielu lat działasz w Polsce jako instruktor wrotkarstwa, ale wiem, że też taką działalność prowadziłeś w Hiszpanii. Powiedz, czym różni się infrastruktura tam i tutaj? No tak, także tutaj jakby zagraniczny temat jest mi bardzo bliski, bo ja bardzo lubię podróże i tak naprawdę rolki w plecaku, dlatego naszym takim, w sensie nawet na logo mamy rolkę ze skrzydłami. Naszym jednym takim hasłem reklamowym jest, że uczymy latać na rolkach, tak, i w cudzysłowie, i w przenośni, tak, bo na przykład można nauczyć latać robiąc, nie wiem, w sensie jakby można nauczyć kogoś robiąc duży skok, tak, jadąc na rolkach robimy duży skok i to już się wygląda, że ktoś leci, ale też w sensie tak naprawdę jest to jakby taki, w sensie jakby ukryty aspekt skrzydeł, czyli po prostu wsiadamy z rolkami w plecaku i wsiadamy do samolotu, lecimy sobie, przenosimy się do zupełnie innego miejsca. Ja akurat wybrałem Hiszpanię i Barcelonę z tego względu, że Barcelona jest tak jakby stolicą sportów wrotkarskich, tak, to już rozmawialiśmy wcześniej, co to są te sporty wrotkarskie w Europie, tak, to jest tak jakby stolica jakby w sensie właśnie tych aktywności.
Jeżeli chodzi o samą w sensie infrastrukturę, to w Polsce nie widziałem jeszcze miasta, które jest tak przygotowane do jeżdżenia na rolkach, na wrotkach, na hulajnogach i na deskorolkach. Uważam, że jeszcze 10 lat, znaczy jakby, w sensie jakby idziemy w dobrym kierunku, nawet jedziemy w dobrym kierunku, tak? To wszystko jak najbardziej działa, wszystkie miasta się rozbudowują, te ścieżki i tak jakby obiekty wszystkie do jeżdżenia, ich jest coraz więcej. Więc jakby, w sensie jakby gonimy, tak? Ale ścieżka rowerowa w Barcelonie, a ścieżka rowerowa w Polsce, to jest 10 lat, jesteśmy jakby 10 lat widzę takiej różnicy. Tak? No właśnie, bo u nas tam ścieżka rowerowa to z kostki brukowej bardzo często powstaje, a to chyba to nie jest zbyt... Nie, to jest jakby, w sensie jakby ścieżka rowerowa z kostki, to jest w ogóle w tym momencie tylko na tym jadą rowery i jadą na tym hulajnogi elektryczne, nic innego na tym nie pojedzie. Znaczy jedzie, tak? Jeżeli ktoś ma umiejętności, ktoś jest profesjonalny, to jakby przejedzie i po kamieniach, i po szutrze i tak dalej. Ale chodzi o to, żeby zaserwować ludziom jak najprzyjemniejsze, jak najłatwiejsze wrażenia, tak? Żeby oni mieli jak najlepszą drogę do nauki tego, zwłaszcza w sensie jak już się gdzieś przemieszczamy po mieście, ścieżki przede wszystkim jakby muszą być asfaltowe, z ładnego, równiutkiego asfaltu, nie jest takiego jak gdzieś też czasami spotykamy, że ten asfalt jest już taki chropowaty, ma łączenia, takie wybrzuszenia, że to się jedzie, wpada się, przewracamy, także niby jesteśmy na ścieżce, a ten, także tutaj jeżeli chodzi o miasto, tam na przykład jest tak jakby ciekawostka, tak, no to jest to, co się dowiedziałem od lokalnych skaterów. W Barcelonie, czy tam ogólnie w Hiszpanii też, jeżeli budowane jest, nie wiem, nowe osiedle, nowa dzielnica, albo na przykład, nie wiem, jakaś modernizacja starej ulicy, tak, tam skejci są brani pod uwagę. Tak jakby oni są i oni będą w tym mieście i po prostu jest to jakby oczywiste, że ci, którzy to budują, oni jakby uwzględniają coś takiego, aha, bo jeszcze tutaj to, jak zrobimy taki murek, no to na przykład tutaj to na pewno będą jeździć, więc musimy może zrobić jakieś zabezpieczenie, żeby może nie wypadł za tą barierkę, jak już wskoczy na ten murek, tak? Albo lepiej zróbmy taki, w sensie zjazd gładziutki, no bo jak tu jednak to wszystko będzie jeździć, to żeby do ulicy ładnie cię prowadziło, a nie, że mamy nagle bum, krawężnik, tak? Czy muszę wskoczyć pod ten krawężnik, tak? Jak u nas w kraju, w sensie mówię, idziemy w dobrym kierunku, tak? Ale na etapie projektowania jeszcze u nas to tak nie działa. Tak. Tu projektujemy tylko, dobra, okej, ma być jakiś tam zjazd, tak? Czy coś, tak? Ewentualnie. A te zjazdy są z takimi, na przykład, jakimiś takimi małymi kuleczkami. Więc to już dla małych kółek to już jest niewygodne, tak? Bo to się może wciąć. Jakby to jest informacja od jakby lokalnych skaterów, którzy jakby no się urodzili tam i są tak naprawdę Katalończykami prawdziwymi, więc oni wiedzą, co mówią. Że no jakby właśnie to, co jakby przed chwilą mówiliśmy, w fazie projektowania już tam są uwzględniani ludzie, którzy będą się przemieszczać ogólnie na małych bądź trochę większych kołach. Myślę, że gdyby w Płocku o czymś takim pomyślano, że jednak te połączenia z jednego krańca miasta na drugi były zaplanowane pod kątem też rolkarzy, wrotkarzy, to już to się częściej... bardzo zmienia. Także tutaj miasto duży plus, bo już to się zmienia. Te ścieżki rowerowe są coraz lepsze, są z jakby coraz lepszych asfaltów robione i tak dalej. Także tutaj, tak jak mówiliśmy, tak, jedziemy w bardzo dobrym kierunku. Ale są te stare ścieżki, które są na przykład poukładane z kostek brukowych, a już w ogóle taka jakby w sensie ułożona kostka wzdłużnie, nie? Czyli jak mamy te takie w sensie jakby prostokąty i wzdłuż różnie ustawione, gdzie się robią wiodełkę. Takie kolejne, nie, nawet nie wiodełkę, tylko właśnie w taką cegiełkę, jedna obok drugiej, gdzie mamy równe kolejny, jedna od drugiej. To jest, tutaj się przewracają ludzie non-stop, bo się wcinają nogi i tak dalej. No to jest jakby ewolucja, tak? Widać, że z roku na rok mamy coraz lepsze połączenia. Już w tym momencie przejechać z Podolszyc do jakby centrum tutaj, tak? To jest już naprawdę super, bajkowo. Dalej, już gdzieś połączenie Radziwie, tutaj, tak? Gdzieś nowym mostem pojechać też jesteśmy w stanie już to ścieżką zrobić. Do Grabiny nawet jesteśmy w stanie bardzo fajnie dojechać już na rolkach, tak? Także już jakby wybiegamy poza miasto. No gdzieś tam są jeszcze jakby momenty takie, że jeszcze ta kostka jest, ale to myślę, że z roku na rok będziemy mieli tego coraz więcej, będzie ładniejszych ścieżek. No to za to też oczywiście trzymamy kciuki. Ale pozytywnym takim aspektem jest też to, że ponownie w Płocku odbędzie się nocny przejazd rolkarzy, wrotkarzy przez ulicę Płocką. Wracamy z tą imprezą do miasta. To jest impreza, która zawsze ma bardzo fajne, jakby bardzo fajne zaangażowanie jakby ludzi. Tak, zawsze jest jakby dużo uczestników, a tym bardziej zapowiada się bardzo ładna pogoda, bo już w ten czwartek będziemy otwierać takie duże wydarzenie, które będzie generalnie trwało przez 2 tygodnie.
zaraz czyli może 11 maja. 11 maja, tak jest, w czwartek, już w ten czwartek 11 maja o godzinie 18 już zapraszamy przed Galerię Wisłę, bo tam będziemy prowadzić warsztaty z doskonalenia hamowania. O godzinie 18 będą warsztaty dla dzieci, o godzinie 19 będą warsztaty dla dorosłych. To jest bardzo fajne wprowadzenie i przygotowanie się do night skatingu. Night skating to jest taki duży przejazd, około, nie wiem, 200-300 osób. Zobaczymy, ile uzbieramy. Może będzie rekord. 320 chyba było najwięcej w Płocku. Zapowiada się też na wydarzeniu, już jakby są chętni, więc jakby ruszamy z tym. Zobaczymy, jaka się okaże frekwencja i o 20 później startujemy. Jest to przejazd zabezpieczony tak naprawdę i jedziemy w konwoju policji z przodu i z tyłu, także nas widać z daleka, są medycy, także tutaj w sensie jest to przygotowane, też jakby dbamy o bezpieczeństwo. Jaką trasą odbędzie się przejazd? Jedziemy, zaczynamy z Galerii Wisły, jedziemy sobie taką jakby ósemeczkę dookoła dwóch Podolszyc tych takich i dalej jedziemy w miasto, w stronę centrum, przy Volvo skręcamy w prawo, jedziemy do dworca, wracamy później Bielską, później gdzieś tam zahaczamy Tumską i z powrotem wracamy na Podolszyce. Także trasa łącznie? 17 km, 17,3 wyszło chyba na mapce. To trochę inaczej niż dotychczas było, ale jest to naturalne, bo przy Orlen Arenie to mamy remont tempo batalionów chłopskich. Więc... Tak, dlatego troszkę zmieniliśmy też, bo tam fajnie zawsze było zajechać koło tej jakby Orlen Areny, bo tam jest skatepark, także to też jakby, w sensie jakby odhaczamy w tych trasach miejsca takie, gdzie widać rolkarzy dedykowane. Też również innych, tak. A tym bardziej też jest ładny stadion, to ludzie by od razu zobaczyli ładny stadion, no ale tam są na razie rozkopane drogi, więc omijamy to troszeczkę. Oczywiście też na night skating sugerujemy zakładać ochraniacze i kask, to tak jakby od strony bezpieczeństwa Podstawa. Też, tak, żebyśmy byli przygotowani. Powiedziałeś, że to rozpoczyna cykl wydarzeń. Co jeszcze zaplanowaliście? Rozpoczynamy, tak. Tutaj tu już jest dużo punktów. Nie wiem, czy wszystkie mi się uda wymienić. Zobaczymy, czy czegoś nie zapomnę. Przez całe 2 tygodnie będzie coś tam się działo rolkowego w Płocku. Otwieramy sezon. Jeszcze jakby, w sensie jakby nie robiliśmy takiego wydarzenia. To jest pierwsze takie wydarzenie jakby w Płocku, takie duże i w Polsce, bo zaraz opowiem, dlaczego w Polsce. Otwieramy przejazd night skatingiem, w sensie jakby otwieramy to cykl wydarzeń dwutygodniowy, bo to będzie trwało 2 tygodnie. Otwieramy night skatingiem z tego względu, żeby zgromadzić jak największą ilość osób zainteresowanych jazdą na rolkach i wrotkach. No i tam też będziemy ogłaszać różne rzeczy, które się będą działy, wiadomo, tak? Dalej będziemy organizować kurs instruktorski. Zaprosiłem taką organizację z Nowego Jorku. Oni się nazywają Inline Certification Program. To jest najstarsza organizacja szkoleniowa rolkowa. Tak, to jest taka typowo rolkowa na świecie. Udało się nawiązać z tymi ludźmi, z tą organizacją, udało się nawiązać kontakt już ze 4 lata temu w Barcelonie. No jakby, no jest to jakieś moje marzenie. Chciałem zaserwować kiedyś w Płocku kurs instruktorski i to się dzieje w tym momencie. To jest międzynarodowy kurs instruktorski, na który mamy już zaproszonych ludzi ze Stanów, z Anglii, ze Słowacji, z Gruzji, z Niemiec, z Włoch, z Hiszpanii, no i z Polski oczywiście, tak? Także to będzie naprawdę międzynarodowe wydarzenie. Oczywiście kurs tam jest jakby płatny, tak, bo to jest jakby przyjeżdża profesjonalna organizacja. Można się na ten kurs zapisać, jeżeli ktoś na przykład miałby ochotę jakby zostać instruktorem, tak, macie już umiejętności podstawowe, potraficie troszkę hamować, nie, i tak dalej, to jesteśmy w stanie, jakby no jest ten kurs właśnie po to, tak, żeby było nas coraz więcej, żeby ludzie jakby mogli uczyć w bardziej profesjonalny sposób, tak? Czy w przyszłości kolegę, czy koleżankę, czy może w przyszłości nawet zarabiać tym sobie pieniążki. A tym bardziej jest to kurs międzynarodowy, więc jakby znowu moją filozofią jest tak jakby przemieszczanie się z rolkami w plecaku, w samolocie i jakby odwiedzanie różnych innych miejsc na świecie, to jest to bardzo fajna jakby rzecz, którą możemy zabrać ze sobą, czyli taki certyfikat, bo jesteśmy w stanie uczyć profesjonalnie, zarabiać tym sobie pieniążki na wakacjach na przykład, tak? Przyjemne z pożytecznym, bardzo fajnie można połączyć
ta organizacja jest rozpoznawalna na wszystkich 5 kontynentach i jest bardzo fajnie opiniowana i jest rzetelna, bo już przechodziłem ten kurs online, więc jakby wiem, na co się zapisałem i wiem, jak o tym mówić. A przy okazji jest to też jakby bardzo fajna lekcja języka angielskiego, bo to będzie prowadzone po angielsku. Oczywiście będzie też tłumaczone na język polski, ale będzie też ten kurs prowadzony po angielsku. Także to jest kurs. To dopiero rozmawiamy o kursie, który się będzie działo. Są 2 levele przeznaczone, tak, na ten kurs. Level pierwszy jest od 11 maja do 14 maja. Muszę się tutaj karteczką posiłkować teraz, żeby się nie wysypać na żadnych informacjach. Czyli level pierwszy jest właśnie dla tych osób podstawowych, którzy chcieliby spróbować może zostać instruktorem, tak? Mhm. A może mi się uda. A nie, to tak jakby jakby otwieramy takie drzwi. Jakby tym levelem pierwszym. Level drugi już jest przeznaczony dla troszkę bardziej zaawansowanych osób, głównie też jest nastawiony na pracę z dziećmi, tak, bo jednak praca z dziećmi wymaga troszkę innego takiego jakby ułożenia w głowie energii, tak, jakby w sensie nauka dorosłego i nauka dziecka to są takie 2 różne energie, to trzeba umieć się dopasować jakby do dzieci i umieć się dopasować do dorosłych, trzeba być takim elastycznym troszeczkę jakby w tym temacie, dlatego level drugi już jest właśnie w sensie jakby level drugi będzie stricte tym międzynarodowym kursem, bo ten level pierwszy, jakby tutaj mamy gości z Polski, głównie z Polski, przyjeżdżają ludzie też, już instruktorzy, którzy chcą się doszkolić nawet, tak, bo tak jakby z tego względu serwujemy ten kurs w Polsce, to jest pierwszy raz w historii Polski, jakby ściągamy tą organizację i ona przeprowadzi nam to szkolenie i odbędzie się to właśnie w naszym mieście. Rewelacja. Co jeszcze mamy tutaj? Bo dalej widzę, mamy, lista jest spora. Tak, tu jest duża lista. Dalej mamy warsztaty, które będą prowadzone, tak? Bo żeby ten kurs był atrakcyjny, zaprosiliśmy tak zwane gwiazdy rolkowe. Przyjadą 3 osoby główne, które będą tak naprawdę jakimiś twarzami takimi, no to w sumie są takie ikony, to już są takie żywe legendy, jeżeli chodzi o jazdę na rolkach. Przyjedzie Danny Aldridge z Barcelony, to jest Anglik, ale mieszka w Barcelonie. Przyjedzie Simon Coburn, to jest chłopak z Anglii i przyjedzie Chris Fondran, ona jest właśnie z USA, to jest dziewczyna, która jest organizatorką tego kursu, to jest jakby cała pani kierownik, tak? Z Danym będziemy mieli warsztaty na skateparku. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tymi warsztatami, to uwierzcie mi, nie widzieliście jeszcze tak jeżdżącego, latającego gościa na skateparku. Jeżeli chcecie zobaczyć lub zapisać się, to zapraszamy na takie wydarzenie. Na koniec wszystko opowiemy, tak, no bo w sensie tak jakby nie będziemy teraz mówić daty i godziny, no bo to ucieknie. Na sam koniec tylko rzucimy, gdzie możemy się dowiedzieć tych informacji. I tam wszystko będzie, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to dalej sobie zerknie i tak, czyli na przykład z Danym będziemy mieli zajęcia na skateparku. Z Simonem będziemy mieli zajęcia w sensie jakby na pump tracku, tak. Simon zrobi takie zajęcia z jazdy miejskiej, takie też troszkę pokazowe, będą jakieś przeskoki przez ławki i tak dalej, ale też będą proste rzeczy, także nie bójmy się, to będą warsztaty zaserwowane do poziomu jazdy. A z Chris będziemy mieli warsztaty właśnie takie typowe, nauka, w sensie jakby na co zwracać uwagę w trakcie nauki dzieci. Także to są w sensie jakby warsztaty z Danym i z Simonem są płatne, ale warsztaty z Chris są bezpłatne. Więc to jest na przykład bardzo fajne też dla rodziców, którzy mają dzieci, którzy jeżdżą na rolkach, bo to też wam pokaże, jak pracować z dzieckiem, jak się wychodzi z nim na rolki, no i co, tak? Jak zaanimować tą godzinę, dajmy na to, tak, z którą wychodzimy sobie na rolki z dzieckiem, to jakby no też tutaj Chris będzie pokazywał. I nie mówić sobie jedź i rób co chcesz. Tak, tak, tylko jakieś tam drobne takie sztuczki, czy tam na zasadzie, no w sensie jakby ja też jestem jakby ciekawy, no bo nie wiem, z czym Chris przyjedzie, tak, to jakby przyjeżdża osoba zza wielkiej wody, więc zobaczymy, co nam przyniesie, tak? Także to będą same warsztaty. Gdzieś tam w międzyczasie będziemy chcieli zorganizować roller disco. Także to będzie też taka impreza. Na razie organizowaliśmy takie roller disco, a to u mnie w lokalu, a to w galerii, ale teraz będzie takie oficjalne, chcemy zaserwować w mieście, że to będzie impreza szyldowana, roller disco, kto chce. Oczywiście będzie można wjechać na rolkach, także zapraszamy też na takie roller disco. Dalej mamy jeszcze, to jest 20 maja, bardzo fajna impreza. Tutaj to już jakby zupełnie, to jest jakby w sensie zapiszcie sobie i zapamiętajcie tą datę. 20 maja będzie piknik rodzinny przed Galerią Wisłą. Tam będzie się bardzo dużo działo, tak? Bo tam już jest w tym momencie zrzeszone
Jump Planet, Akademia Robotika, Mosir, jakby Daniel Żołek ze swoim studiem, studio tańca Dreamlike, my jesteśmy jako szkoła wrotkarska, tak, tam jest jeszcze Castorama, nie wiem, co będzie robić Castorama, ale generalnie jakby jest to bardzo duże wydarzenie, gdzie będzie mnóstwo atrakcji, tak jakby fizycznych, w sensie jakby z takich aktywności fizycznych, więc sobie możecie przyjść i sobie spędzić czas od godziny 12 do 18, możecie spędzić ten czas bardzo fajnie, aktywnie, dzieci się i nauczą czegoś, to jest wszystko darmowe, także tam i dzieci się nauczą czegoś i sobie skorzystają z jednych, drugich, trzecich warsztatów. My jako szkoła rolkowa chcemy właśnie zaserwować tutaj coś, czego też jeszcze w mieście nie było. To będzie nowość, bo chcemy zwrócić uwagę, tutaj jesteśmy już po rozmowach z WOPR-em, naszym z Płocka, i tu będziemy robili, jakby taki chcemy zaserwować warsztat bezpieczeństwo na ścieżkach rowerowych w mieście, tak? Czyli wiadomo, przyjdą zaraz wakacje, dzieci wyjadą na rolkach, na hulajnogach, teraz już jest rowerowy maj, ja słyszę, że dzieci jeżdżą do szkoły i tak dalej, wiadomo, super, tak? Bardzo fajnie, że się takie rzeczy dzieją, tylko że teraz, okej, zwróćmy uwagę na bezpieczeństwo, tak? Gdzie jest kask, gdzie jest coś, jak ktoś wjedzie na kogoś, jak mu pomóc, co się stanie, a do tego hulajnogi elektryczne, które też na właśnie, ścieżkach tu są. Zaraz, tak, tu zaraz zaczniemy ten temat, bo tutaj to jest następna jakby sprawa. No i tutaj chcemy rozwiązać, chcemy zaserwować dla miasta taki, nazwijmy to, warsztat, który będzie dla wszystkich, i dla dzieci, i dla dorosłych, i dla obserwatorów, bo czasami, w sensie nawet jakby idę sobie na butach i widzę jakieś wydarzenie, ktoś się przewrócił, ktoś na kogoś wjechał, więc to w sensie razem z WOPR-em chcemy przeprowadzić 3 takie scenki. Tak? Czyli jakby jedna scenka taka, że jedzie dziecko na hulajnodze, na przykład, w sensie jakby bez kasku, bez ochraniaczy, i się przewraca. Tak? No dobra, gdzieś tam trochę się pościerał, trochę głowa go boli, jak tą głowę zabezpieczyć, jak się odezwać, jak zadzwonić do mamy i tak dalej, i tak dalej. W sensie jakby dla dzieci też, tak? Będziemy uczyli numerów telefonów na pamięć do swoich rodziców, dzieci. Także to tutaj będą też różne takie aspekty, żeby dziecko ten numer jednak tak naprawdę pamiętało. Ja na zajęciach jakby zawsze staram się zapytać dzieci, jaki mama ma numer telefonu, bądź jaki tata ma numer telefonu, żebyś wiedział w razie czego, bo jak ci się rozładuje czasami telefon, to w sensie jakby, numer do rodzica jest numerem najważniejszym podstawą w tym momencie dla ciebie, więc jakby jak się zapytam ciebie o ten numer, to musisz mi go wyrecytować. Tak? Więc jakby chcemy przeprowadzić z WOPR-em takie 3 scenki. Taka lekka scenka, mocna scenka i taka naprawdę bardzo mocna scenka, że na przykład właśnie jedzie rozpędzona hulajnoga elektryczna, gdzie ich nie słychać. Rowerów elektrycznych i w sensie i hulajnóg nie słychać. Tak? Dlaczego ta właśnie ewolucja? Tak? W sensie jakby bardzo często w rowerze czy w hulajnodze mamy dzwonek, ale my z tego nie korzystamy. Tak? A jest to sygnał dźwiękowy, który nas ostrzega, że coś się zbliża. Więc jakby i właśnie chcemy przeprowadzić te 3 scenki, tak? Z zaangażowaniem tych uczestników, z zaangażowaniem obserwatorów, z zaangażowaniem dzieci, że każdy musi pomóc, będzie trzeba opatrzyć, WOBR będzie nad tym czuwał, tak naprawdę oni będą prowadzić tą akcję, ale będziemy wszyscy mogli wziąć aktywny udział w czymś takim, tak? Że jest taka scenka, widzimy, ktoś się przewrócił, no i nagle, w sensie wiadomo, lekka scenka, no to okej, tutaj się skończyło na otarciach, zabandażowaliśmy, jedziemy dalej. Dalej jakaś taka scenka mocniejsza, gdzie już będzie trzeba na przykład, nie wiem, w sensie przypuśćmy usztywnić rękę, zadzwonić do mamy. I trzecia scenka będzie taka mocna, gdzie na przykład, no nie wiem, no jedno dziecko się nie rusza, a drugie dziecko krzyczy i nie wiadomo o co chodzi, tak? I też będzie trzeba rozwiązać tę sytuację. Bardzo fajnie, więc taki jest plan na to. Pierwszej pomocy, tak naprawdę, z sytuacjami, z którymi możemy z prawdziwymi spotkać sytuacjami, się które na co dzień. Się dzieją. Tak, zwłaszcza teraz. W tym momencie ścieżka rowerowa już ewoluowała, wyobraźcie sobie, w sensie tak jakby, jakby dorosłe osoby, wyobraźcie sobie ścieżkę rowerową 20 lat temu. A spójrzcie na tą ścieżkę rowerową teraz. Tak? Tak, to już jest ewolucja totalna. Mamy, to już nie są rowery. To już nie są tylko rowery. Tak. Mamy elektryczne rzeczy, których nie słychać. To jest naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczne. A przepisy dopiero weszły niedawno, więc jeszcze nie wszyscy weszły. Teraz w sensie właśnie też fajnie, bo rolkarze już mogą jeździć po ścieżkach rowerowych. Jeszcze rok temu nie mogliśmy. Teraz już te przepisy się zmieniają, także coraz bardziej, w sensie jakby nie rolkarze, tylko wrotkarze, tak? Czyli deskorolki, hulajnogi, rolki i wrotki mogą już jeździć po ścieżkach, czyli jesteśmy tak naprawdę pełnoprawnymi. Jesteście uwzględnieni prawnie. Tak jest. Także dlatego te sytuacje trzeba rozwiązywać i to są rzeczy, na które będziemy zwracać uwagę bardzo mocno. Tak? Także ten piknik rodzinny 20 maja. Zwracamy uwagę. Wszystkie szczegóły, gdzie możemy.
Wszystkich szczegółów dowiecie się na pewno na naszym Instagramie Czysta Forma Płock i dowiecie się tego na Facebooku Czysta Forma Szkoła Wrotkarska. Tak? Mamy specjalny profil taki szkółkowy. Oczywiście też zapraszam do mnie, bo czasami wrzucam takie informacje jakby do siebie na profil Tomasz Araucz, także tam też jest co tam się... Znaczy jakby dowiecie się wszystkiego. Jeżeli chodzi o sporty wrotkarskie w Płocku, to jesteśmy pierwszym kontaktem, żeby się dowiedzieć, żeby się zapytać, może zapytać o jakieś wydarzenie, może zapytać o zajęcia, może zapytać o to, co w innym mieście, bo na przykład wyjeżdżacie na wakacje do Warszawy, bądź jedziecie na weekend do Warszawy, co można robić w Warszawie na rolkach, tak? Więc ja wam szybciutko powiem, co można robić, gdzie można jechać, do kogo można się zapisać na zajęcia i tak dalej, bądź do innych miast. Tomku, jak zwykle rozmawia nam się świetnie, znamy się też wiele lat i chyba jesteś jedną z najbardziej pozytywnie zakręconych osób, jakie w ogóle znam. Więc już ostatnie pytanie obiecuję. Powiedz, jak sobie radzisz w tak trudnym mieście, jakim jest Płock, gdzie to prowadzenie biznesu wcale nie jest proste? Jaki masz plan na to miasto? Znaczy tak, no to może na dwie części rozbijemy. Jak tu się prowadzi biznes? No biznes to jest fala, tak? To się prowadzi tak, jak sinusoidę się prowadzi. Czasami jest fajnie, czasami są klienci, czasami ich nie ma. Są jakieś okresy jakby sezonowości i tak dalej. Także tutaj, jeżeli chodzi o prowadzenie biznesu, to już uważam, że przez 15 lat się nauczyłem prowadzić ten biznes, tak? Wiem co robić, wiem, jak się bujać na tej bujaczce, żeby się bujać coraz wyżej, tak? A jeżeli nie, to po prostu na chwilę przestaję się bujać tylko po to, żeby za chwilę się rozpędzić, tak? Jest ci łatwiej na tych rolkach skakać jednak. Są teraz dwie rzeczy, które też jakby zaczynamy. Tak, tak naprawdę wprowadzamy sklep rolkowy w Płocku. Już niebawem będzie to pierwszy profesjonalny sklep rolkowy w Płocku, także też będziemy mieli kolejną rzecz. Tak, jest ta szkółka, która już, nazwijmy to, się kręci. Właśnie, bo teraz zajęcia, gdzie masz, powiedz? W tym momencie mieścimy się w Galerii Wisła i tam mamy swoją taką krytą halę, salę, gdzie można jeździć całym rokiem. To jest na którym poziomie? Na pierwszym poziomie, to jest obok babskiej fanaberii. Mm-hmm. Przy okazji zareklamujemy dziewczyny. To jest ważne, że jakby u nas w szkółce możecie się uczyć całym rokiem. Akurat mieszkamy w takim klimacie, w jakim mieszkamy, że w Polsce aktywnie można spędzać czas na dworzu fajnie i przyjemnie, no bo wiadomo, w zimę też można biegać, tylko to już robią ludzie, którzy są w sensie zakręceni bardzo na tym punkcie. Na rolkach też można jeździć, tylko i wyłącznie jak nie pada śnieg, to wtedy nie można, w sensie jak śnieg pada, to wtedy nie można jeździć, jak pada deszcz, to wtedy też jest niebezpiecznie. Ale nawet jak wieje, to możemy jeździć na rolkach. Jak jest sucho i jest nawet minus 10. Więc dlatego mamy to miejsce w galerii, żeby właśnie można było przez cały sezon sobie te umiejętności podkręcać, tak? Przez cały sezon można się do nas zapisywać. Teraz rusza maj, teraz już w tym momencie zaczynamy sezon, dlatego robimy to otwarcie oficjalne, także zapraszamy oczywiście również na zajęcia jak do nas. No i druga część pytania wyleciała mi z głowy. Jakie masz plany na to miasto? Plany na miasto, tak jest, dobra. Także tutaj Płock się rozwija bardzo fajnie, jeżeli chodzi o całą infrastrukturę miejską. W tym roku znowu zgłosiliśmy się do budżetu obywatelskiego, żeby dalej rozwijać to nasze Centrum Sportów Miejskich. To już w tym momencie się nazywa, już tą nazwę puszczamy oficjalnie, bo to wcześniej było Centrum Sportów Ekstremalnych. Na tą chwilę to już jest Centrum Sportów Miejskich, także będziemy to rozbudowywać o kolejne strefy. Dalej myślimy o różnych eventach. Już myślimy o zorganizowaniu zawodów we wrześniu. Zawody jakby z takiej dziedziny rolkowej Blade Cross. Już w tym momencie mamy w Płocku osoby, które już wygrywają te zawody, tak? Jeżdżą do Warszawy, zajmują pierwsze miejsca na podium, tak? Oczywiście nie mówię o osobach, które też jeżdżą super na rolkach, na przykład Karolina Jagielska. To jest osoba, która super wymiata slalom, tak? To jest, jeżeli chodzi o slalom, to jest tak naprawdę najlepsza profesjonalistka, nawet w Polsce można powiedzieć, tak, bo ona jeździ i tak naprawdę wygrywała zawody. Także mamy już zawodników, którzy już mogą reprezentować nasze miasto, dlatego właśnie jakby upgrade'ujemy się w te strefy dojeżdżenia, tak, żeby było coraz bardziej profesjonalnie. Jest szkółka, jest Centrum Sportów Ekstremalnych, są super ścieżki rowerowe, jest skatepark, brakuje drugiego skateparku w Płocku, nad czym pracujemy. Wiem, że to będzie duży, duży projekt, ale gdzieś w pewnym momencie zaczniemy mocno naciskać na to, żeby w drugiej części miasta. Bardzo fajnie, jakby to powstało, moim zdaniem, jakby to powstało na Radziwiu, tam przy moście.
Tam by było super. Tam bajka. Jeżeli tam by powstał skatepark, mamy super miejsce, jest to oddalone troszkę od miasta, więc nie, jakoś nie przeszkadzamy może, a jest bardzo fajna panorama na miasto. To by była świetna miejscówka, jest to po prostu wymarzone moje miejsce na skatepark. Także gdzieś będziemy, jakby cały czas myślimy o tym, tak? Dlatego mówię, no gdzieś wprowadzamy jakieś zawody, dlatego robimy takie wydarzenia właśnie, tak? Część jest darmowych, część jest płatnych, wiadomo, tak jakby no gdzieś prowadzimy biznes, ale też działamy bardzo jakby, w sensie prospołecznie, no. Jakby działamy jako też w sumie jako spółdzielnia socjalna, więc tutaj jakby duże podziękowania dla Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, z którym też współpracuję, tak? Bo tutaj w sensie jakby z dziewczynami też sobie o różnych rzeczach myślimy, żeby nie tylko działać biznesowo, ale też właśnie, żeby działać, po prostu dawać ludziom coś za darmo, także macie tak jak tutaj wymieniliśmy, mamy warsztaty, mamy night skatingi, mamy przeróżne rzeczy, z których możecie sobie korzystać tak po prostu, tak? Są obiekty, które robimy, które dalej upgrade'ujemy. Także myślimy cały czas o tym. Ja się z Płocka nie wyprowadzam. Mogę stąd wyjechać na chwilę, ale ja tu zawsze wrócę. No także i ja tutaj, świetne podsumowanie ja tu zawsze wrócę naszej rozmowy. I ja tutaj zawsze będę jakby starał się rozprzestrzeniać. Jakby to, co mam najlepsze, będę starał się dawać tutaj dla miasta, żebyśmy mogli korzystać. Dzieci, dorośli, babcia i dziadek również. I tacy zaangażowani i pozytywni ludzie właśnie w tym mieście są potrzebni. Bardzo dziękuję ci za rozmowę. Oczywiście zapraszamy na nocną przejażdżkę rolkami i wrotkami. W czwartek 11 maja o godzinie 20 rozpoczyna się przejazd, od 18 warsztaty. Tak, warto skorzystać z tych warsztatów, bo tam wprowadzamy techniki hamowania. To są warsztaty stricte nakierowane na hamowanie, więc bardzo często słyszę to, no ja umiem jeździć na rolkach, ale nie umiem hamować. Zapraszamy, to jest właśnie ten moment, za darmo. Bardzo dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję również. Na pewno do usłyszenia. Dziękuję.